Siemanka, jestem Lucek, to jest The Crew 2, zapraszam was na kolejny odcinek. Kurde, znowu latam samolotem. Powinienem chyba więcej tymi samochodami jeździć. Ale tutaj lata sobie jakiś gracz, ale chyba się już właśnie przeniósł, nie wiem, bo... Nie no, chyba gdzieś tam leci. To jest fajne, bo patrzcie, jak oddalimy sobie mapkę, czy weźmiemy sobie mapkę, to pokazany jest każdy gracz w okolicy taką kropką po prostu jasną. I możemy się do niego łatwo przeteleportować, żeby sobie razem z nim grać, nie? I tutaj sobie jakiś ziomek jeździł. Czekaj, gdzie on tu może być? Wow, prawie się rozbiłem. Lubię tym samolocikiem. O, tam jest ten kurde koleś. Jednak gdzieś tam w powietrzu sobie śmigę. Ciężko. Można się łatwo rozbić. Będziemy sobie robić zaraz wyścigi. Tylko próbuję się tutaj z kimś zintegrować. Jest jakiś... O! Aha, okej. Okay. No to lecimy za nim. O kurde, prawie bym się rozbił. Patrz, jaki kozak! Tak? Tutaj można blisko podlecieć do jakiegoś gracza. Gdzie on? Aha. Myślałem, że się rozbije w budynek. Można blisko podlecieć, ale ciężko jest lecieć tak obok siebie, wiecie? O, zniknął. Nie, gdzie on jest? O, tu, następny. Pełno jest tych graczy. Ciekawe, ile może być maksymalnie widocznych w sesji, nie? W The Crew były tam jakieś... W The Crew 1 były tam jakieś ograniczenia. Tutaj mamy... Akurat mam samochód offroadowy, więc dawaj do niego. Ty! On już ma Agerę? Co za koleś! Ty, ziomek! To ty taki dobry jesteś. Patrz, ale czemu on się tu Agerą wcisnął? Nie mówcie, że można mieć offroadową Agerę. O shit. Dobra. Tu mamy fajny wyścig. Z tego co wiem, to jak grałem otwartą betę, to po tym wyścigu ten samochód już należy do nas, no nie? To jest naprawdę świetny wóz, ten Mercedes. Okej, okay, musimy iść na linię startu. Troszeczkę żałuję, że nie wiem, musimy spróbować jakieś PvP, bo pisaliście mi też w komentarzach pod ostatnim filmem z The Crew 2, żebym spróbował jakieś PvP i żebym pokazał, jak to wygląda. Sam jestem ciekawy i mam nadzieję, że w tym odcinku uda się coś takiego zrobić, włączyć i wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Ciągle jeszcze gram na... no, nie było jeszcze premiery gry, więc graczy nie ma aż tak dużo, bo nie każdy sobie kupił tę wersję przedpremierową, żeby tam grać kilka dni wcześniej. No i... no, jest jeszcze mało osób, nie? Ogólnie. W stosunku do tego, co będzie. Podejrzewam, że będzie bardzo dużo, bo gra naprawdę przyciąga sporą rzeszę osób i dużą uwagę. I na YouTubie, i w ogóle z tego, co słyszałem według statystyk, także bardzo fajnie. No a jest naprawdę zdecydowanie poprawiona w stosunku do jedynki, jeśli chodzi o prowadzenie i tą zabawę, i tą różnorodność, także zdecydowanie na plus. No ale ja tak co odcinek chwalę tę grę, ale tego mi chyba brakowało, wiecie, takiej rozgrywki. Że są samochody, ok, ale czasami możemy mieć też jakąś odskocznię i sobie polatać i czasami może nawet popływać. Chociaż to pływanie, jak dla mnie, jest najmniej satysfakcjonujące, chociaż bardzo mało pływałem. Chodzi mi ogólnie o zachowanie wody, nie? Że ona nie jest aż taka... No nie jest aż to takie przyjemne, nie? Mogłoby być tam więcej trochę fizyki w tym pływaniu, moim zdaniem. No ale dobra tam. O shit, kurde, jak grałem w to w otwartej becie ten wyścig. Mi się podobał ten zjazd. Patrz na to, ziomeczku. Myślałem w ogóle, że będę grał na Xboxie w The Crew 2 i przechodził sobie na Xboxie. Ale jakoś tak wersja komputerowa. No wiecie, większa trochę płynność. Myślałem, że Xbox obsłuży jednak te 60 FPS-ów w niższej rozdzielczości, to znaczy nie w 4K po prostu, nie? No, okazało się, że nie ma opcji. Widzicie, tutaj mamy kilka ścieżek jakby do celu. Możemy... O! Patrz, nie da się zniszczyć tych drzew. Nie ma lekko, teraz się zatrzymujemy. To znaczy, samochód, jak czasami jakiś tam obiekt uderzymy, to on tak jakby odskakuje na bok. Zdarza się to, nie? Bo jakbyśmy mieli się zatrzymywać na każdym korzeniu, no to byłoby mało satysfakcjonująco. A tak narzekałem na to w The Crew 1.
to było takie dziwne, jedziesz prosto na drzewo i nagle samochód tak odskakuje dziwnie na bok, nie? I zauważyłem, że w niektórych innych grach, w które grałem wcześniej, też tak jest i nie rzuciło mi się to w oczy. Tutaj jest to ciekawie rozwiązane, no bo już nie omijamy tak śmiesznie tych drzew, tylko rzeczywiście jak w nie uderzymy, to się trochę zatrzymujemy, nie? I należy tego unikać, żeby jechać jak najszybciej. W ogóle, na samym początku, jak uruchomiłem tę grę, to chciałem sobie sprawdzić różne wersje językowe i odpaliłem grę po rosyjsku. I myślałem, że to po polsku jest. Ale nie było po polsku. Dobra, zobaczmy sobie w środku tego dziada. Jedziemy. Kurde, te tablety zasrane w Mercedesach. Po środku deski rozdzielczej to jest jakaś porażka. Zobaczcie ile... A teraz nie mogę się spojrzeć na dół, nie? Jakoś tak. Nie, troszeczkę mogę się spojrzeć na dół. Zobaczcie ile tam jest miejsca niżej, pod tymi wylotami powietrza. Ile, i tam mógłby się ten tablet elegancko zmieścić, tak? Po co on ma być tak u góry? Znaczy, jest jedno zastosowanie, no bo jak ktoś patrzy na drogę, jak kierowca patrzy na drogę, to spojrzenie się delikatnie w prawo zajmuje mniej czasu niż spojrzenie się w prawo i w dół. Nie? Tak mniej więcej jeszcze patrzymy przed siebie, w stronę szyby. Zdobyto nowy pojazd! Zdobyłem Mercedes! I teraz to jest satysfakcja, no bo wiem, że ten samochód ze mną zostanie. Nie? Cyk, jest sobie Mercedes. Pięknie. Mamy jakąś część. Tutaj sobie inny ziomeczek stoi. Chyba właśnie przegląda sobie mapę czy coś, bo jest takim... Jest ghostem, nie? Czyli duchem. Okej. Okay. To był sobie taki jeden wyścig. Jego już sobie robiliśmy wcześniej i on jest cały czas tutaj dostępny. Nawet pomimo tego, że go przejechaliśmy. Quattera offroadu. Tutaj mamy aero coś tam. I mamy motorówki. I tu jeszcze jest jakiś offroad odjazdowy. No to zobaczmy to. Tego jeszcze nie jechałem. Ranking tam jakiś mamy. Okej. Okay. Weźmy sobie, spróbujmy. I... Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze jestem w jakimś rodzaju prologu. Okej. Okay. Przełącz pojazd. Czekaj, to jest... Co? Ja mam... Mam je dostępne. Tak? Mogę sobie tego wziąć? Okej. Jezu. No dobra. Oddalę kamerę, bo to jest wielka buda. Cholera, nic nie widać za taką budą, nie? Tak, wydaje mi się, że to są takie wyścigi, gdzie sami sobie jedziemy. I musimy je po prostu przejechać, jak najlepszy czas uzyskać, nie? Tak, tu mamy jakiś cel. Zobacz, co tu tam jedzie, ty. Zobaczmy w środku tego gnoja. Ciekawa jest ta kamera z maski chyba. Z maski? Nie, ta z przodu. O, właśnie, ta. To jest bardziej ze zderzaka. Ona się tak zakrzywia. I widać, jak to się fajnie rozmywa wszystko. O, rzeszty, o, rzeszty, o, rzeszty. Nie fajnie. Dobra, wolę jednak tę kamerę. Zawsze jeżdżę we wszystkich grach wyścigowych na niej właśnie. No bo widać cały samochód, widać, co się z nim dzieje. No, będziemy musieli jeszcze sobie zdobyć samochód driftowy jakiś. Pewnie na początku będzie to Mazda RX-7. Już driftowałem tą Mazdą RX-7. Będzie trzeba potrenować sobie te drifty jakoś tam. Wow! Wiadomo, że nie dostosujemy tak samochodu jak w Fordzie Horizon. Oh shit, ale mnie zlagowało. Okej, okay, już. Wracam do żywych. Poważny problem. Okej, okay, jedziemy sobie tutaj. I... No nie no, ten CL mi strasznie odjechał. Chyba go nie dogonię, kurde. No... Trochę lipa. Ale nie, czekaj, jeszcze może... Myślałem, że to już końcówka jest. A tutaj widzę, że go podganiam. W ogóle, dlaczego ja mogłem wziąć tego Hammera? Nie rozumiem. Bo fajnie się buja po tych wertepach. Podoba mi się to.
W jedynce to było tak, że te samochody jakoś tak się wtapiały w to podłoże. Nie wiem, czy pamiętacie osoby, które grały w jedynkę, ale tak właśnie było. No i jest meta, mała hopka, pyk. O ty, ale rzuca tym gnojem. No i to są samochody jeszcze nie ulepszone, tak? Zastanawiam się, co będzie, jak my te samochody rzeczywiście ulepszymy, bo mi się one już wydają dosyć szybkie. Wiem, że te akurat takie offroadowe, dakarowe, to one no nie były zbyt szybkie w Dekru 1. Ciekawe, jak będzie tutaj. Tak 260 km na godzinę osiągały maksymalnie i to tak też czasami z górki i z nitrem. A tutaj nie wiem, jak będzie. No trzeba będzie to wszystko poodkrywać, bo to całkiem nowa gra jeszcze. Chociaż z tego, co pisaliście w komentarzach, to żałujecie, że nie zapisał wam się postęp w betach, z bet, nie? Do tego, co tutaj będzie w pełnej wersji. No nie zapisał się, to już grałem w otwartą betę, zamkniętą betę i wszystko muszę tu przechodzić od nowa. W moim przypadku jest to czwarty raz. No bo ja jeszcze na konsoli sobie próbowałem. No jasne, spoko. Mamy łup. Cześć, czy to jest mój samochód? Moduł sterujący. Zobaczmy. Tak. Ty, ja mam tu parę furek. O i zobaczcie, tutaj mamy dostępne części. Wszystkie możemy sobie auta, których samochód chcemy, możemy sobie stuningować tymi częściami, nie? Z tej klasy oczywiście, z tego co widzę. Tak. Okej. Okay. Tutaj mamy sobie tak. To są wszystkie... Czekaj, czego ja chcę Forda? Ja może chcę jakiś inny samochód. Mi się ten Mercedes podobał. A może tego Jeepa? Nie wiem, kurde. Hammer H1 wydaje mi się za duży. Wolałbym chyba Jeepa. Też nie ma tu mocy podanej. Cholera. No dobra, zróbmy sobie tego Jeepa. Ja myślę, że... O nie. Nie pasują te części. No, kurde, to... Do Hammer... Czekaj. Tutaj mamy... Jaki mamy poziom? 58. To tak jakby do Hammera to pasowało. Musiałbym pojechać chyba tym. Musiałbym pojechać Jeepem ten wyścig, żeby zdobyć te części, co? Nie no. Hammer tak średnio mi pasuje. O. Tutaj sobie coś wsadziłem. Jeszcze jestem zielony w tym tuningu, będę musiał się z tym wszystkim ładnie poogarniać. Tak sam dla siebie pograć troszeczkę więcej. I sprawdzić, co jest 5. Tutaj jaka fura, Jezu. Nie mogę się doczekać, kiedy tym pojeżdżę. Co to jest? Ford Raptor? Jakaś wersja torowa, daj spokój. O, ale już mogę sobie ten, pojeździć tym motocyklem. A tu mam jakiś w ogóle szosowy? Ten niby mam, ale on jest... On jest co? To taki nie... Ja bym wolał ścigacza, no. Dajcie mi ścigacza. Dobra. Jakiś szosowy by się przydał. Tu muszę przejść wyścig szosowy, zdaje się. Wezmę sobie Focusa. Focus to jest mój taki najbliżej szosy teraz samochód. Chociaż to i tak jest taki bardziej szutrowy, nie? Fajnie brzmi, fajnie się nim jeździ. Będę musiał go sobie porobić, bo podoba mi się. No, pewnie tu jest, będzie jeszcze dużo innych samochodów dodanych do Dekru, także... Nie musicie się tym przejmować, że coś tam, czegoś tam zabraknie, nie? Uuu, mamy zupełnie nową motorówkę! Właśnie, bo to jest też jakaś motorówka, którą dostałem za darmo jakby. Zobacz. What? No i jeszcze te motorówki można dodatkowo ulepszać, więc... Prędkość maksymalna też może im się zwiększyć. Ta moja chyba ma dość dobre przyspieszenie, ale prędkość maksymalna nie jest chyba zbyt wysoka, z tego co widzę. Ta taka darmowa motorówka, którą dostajemy, to ona zdaje się być... Ale co ty, ty, co to? Ona jest zwrotna bardzo, z tego co widzę. A ta darmowa motorówka, którą dostajemy, to ona za to... ma wyższą prędkość maksymalną, z tego co widziałem. A ta za to skręca jakoś tak masakrycznie, ty. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Kurde, w ogóle niewiele widać w tych motorówkach, nie? Z tych motorówek. Patrzcie, jaka kierownica śmieszna, Jezu. Taki shuriken. Nie no, shuriken trochę inaczej wygląda. Jak to nazwać?
Jakoś tam może, można to nazwać, no. Dobra, o, teraz będzie skok z Tamy. Jechaliśmy ten, płynęliśmy ten wyścig, tylko nie ten, nie tą motorówką. Tutaj jest jakaś przegięta. No i patrzcie na tą wodę, nie? Ta woda mnie... What? Nawet nie doleciliśmy tam. O kurde, zanurzyłem się. Co? 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 Aż tak się zanurzyłem? No dobra. Ej, wcześniej tak było, że wylądowałem i na płasko, nic się nie stało z motorówką, a teraz się zanurzyłem pod wodę. Nie wiem dlaczego, nawet ta motorówka jakoś nie wyskoczyła na tej tamie, tylko jakby po niej zjechała. To było dziwne. Jest mega zwrotna, ona nie jest jakaś super szybka, w sensie prędkość maksymalna jest niska. Zobacz, ty płacz, jak wyrwała tamto. Pierdziele, jak ja mam to niby wygrać z takimi koksami? Wziąłem sobie złą motorówkę. Tutaj powinno się wziąć właśnie tą z wyższą prędkością maksymalną, to wtedy by się udało wygrać, a oni tutaj jakieś koksy mają, ty. No, kurde, daj spokój. Nie zawsze się wygrywa, kurcze. Za niski coś tam... Przegrałem chyba. Ech, niedobrze. Ale hajsiwo wpadło. Zawsze się tam pozbiera na jakiegoś Koenigsegga albo La Ferrari, czy inne tam takie. Jestem popularny. Ty raczej popularna. A ja tutaj gram laseczką. Cyk, cyk. Jakieś nowe zawody się pojawiają. 34 nowe aktywności. Okej. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj niebieski samochód. I to jest Pro Racing coś tam, nie? Zobaczmy, co to się tu robi. A, nie mogę. Nie jestem jeszcze popularny, więc... Tutaj nie mogę nic sobie wziąć w tym udziału, niestety. A tutaj, to muszę pokonać jakoś. A tu mogę ten się dostać? A tu mogę. Są jakieś nagrody. No dobra. Znowu motorówki, ale ja chyba sobie zmienię na szybszą. Okej. Dobra, czekaj, bo ja sobie zmieniam motorówkę. Co? Nie, tu się nie zmienia. Czekaj, bo ja chcę zmienić... Co? Zaraz, chcę zmienić! Nie, ja chcę zmienić... Kurde... Ta jest za wolna, czy wy nie rozumiecie? Chcę wyjść, chcę to opuścić. Jak to zrobić? Chyba Y się robiło. Dawaj, Y-kuj to. Y-kuj, o! Anuluj. Tak. Zapadły się pod wodę. What? Okej. Dobra, teraz możemy sobie zmienić. Dawaj, bierzemy tą. A można zwiększyć jej osiągi? Nie, chyba nie. Nie mamy żadnych części, ale zaraz wygramy. Kurde, no i tato będzie pruć. No i teraz super. Dobra. No i teraz to my im pokażemy, gdzie raki zimują, nie? O, i teraz mam opcję przełącz pojazd. A ja nie będę przełączał, ja chcę mieć tą, bo ta jest kurde szybka. O. No już jestem. I moja laseczka taka malutka w tej motorówce. Ciśniemy, kurde, nie dajmy się. Oj, tato srunie tutaj po tej wodzie, nie? No dobra, słyszeliście, co tam mieliśmy, czy tam czytaliście. Musimy uważać na fale. Mogą być... Czek, co? Mogą nam sprzyjać, albo mogą nam nie sprzyjać. Chyba dobrze popłynąłem, czy nie? Tak nie bardzo, bo trochę pod prąd. Trudno. Ścigamy się po oceanie. Albo po morzu. Chyba po oceanie. I musimy tutaj jakoś się wybijać od tych fal inaczej. Przynajmniej tak było to opisane. I wtedy dostajemy jakiegoś tam boosta. Fajnie, że na mapce jest pokazane, w którą stronę będzie trasa podążać, bo grałem w niektóre gry wyścigowe po otwartym świecie, że masz checkpoint, przejeżdżasz przez niego i kurde nie wiesz, gdzie dalej jechać. W którą stronę.
Tak było na przykład w Midnight Club Los Angeles. Tam się ciężko ogarnąć na początku było. A tutaj jest. Tutaj jest to dobrze rozwiązane. Zresztą nawigacja w The Crew 1 już była taka innowacyjna trochę, bo mieliśmy taką kreskę, jak wyznaczaliśmy sobie jakiś cel, to nad drogą była taka gruba, niebieska linia, unosiła się i po prostu wystarczyło sobie w nią podążać, nie? Zobaczcie, teraz to są te fale, o których była mowa, nie? Kurde! Wow! Shit! Tutaj możemy... O co? Aż takie fale? Musimy na nich jakoś tam płynąć. Co? Jak on to zrobił? Ty, to jest ta wolniejsza łódź. Czemu on jest szybszy? Trzeba jakoś... Co? O co tu chodzi? Jak po tym pływać? Jezu, ty! Jakie fale! No dobra, chyba muszę zmienić zdanie co do pływania łodzią i ścigania się nimi, bo widzicie, że troszeczkę to nabiera nowego znaczenia, jeśli pojawiają się tak ogromne fale. Ej, no nie! No jak znowu przed końcem mnie wyprzedzili? Czwarte miejsce, najgorsze. Będę musiał sobie trochę poćwiczyć w tym The Crew. A ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.